Na co dzień zajmujesz się chłodnictwem i klimatyzacją, masz awarię jakiegoś dużego urządzenia i chcesz z niego ściągnąć czynnik jak najszybciej? Najlepszą do tego metodą będzie metoda push-pull. Metoda push-pull jest stosowana w dużych instalacjach chłodniczych i polega na przetoczeniu ciekłego czynnika chłodniczego przy wykorzystaniu jego sprężonych par. Jest to najbardziej efektowna metoda odzysku czynnika chłodniczego. Podczas stosowania tej metody konieczny jest dostęp do instalacji zarówno po stronie cieczowej, jak i po stronie pary. Metoda ta posiada również swoje minusy. Jednym z nich jest niewykonanie pełnego odzysku, zawsze troszeczkę czynnika zostanie w układzie. Drugim minusem jest to, że odzyskany czynnik będzie zawierał zanieczyszczenia z instalacji. Na przykładzie układu chłodniczego, który posiadamy, pokażę Państwu prawidłowe podłączenie odzysku metodą push-pull. Po stronie cieczowej na wysokim ciśnieniu podpinamy węża cieczowego, który następnie jest podpięty do zaworu cieczowego w butli dwuzaworowej. Następnie z zaworu gazowego w butli dwuzaworowej podłączamy wejście do stacji. Pamiętamy o bardzo ważnej czynności, jaką jest podłączenie filtra przed wejściem do stacji. Przy wyjściu ze stacji do odzysku podpinamy węża, który jest podłączony na niskim ciśnieniu po stronie parowej. Dzięki takiemu podłączeniu odzysk metodą push-pull jest kilkukrotnie szybszy niż zwykłymi metodami. Zapewnia on bardzo szybkie odzyskanie czynnika chłodniczego. Jeśli chcecie uzyskać więcej informacji na temat układów chłodniczych oraz ich działania, zapraszamy do subskrypcji naszego kanału oraz śledzenia go.